Cześć moi drodzy, witajcie w Retrowizji. Czołem. W końcu nie jestem sam, tylko wraz ze współzałożycielem Markiem, z którym jedliśmy pączki 4 lata temu. No bo premiera tego filmu, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie jutro, więc tłusty czwartek. I będzie dokładnie 4 lata, jak zajadaliśmy pączki. Razem jeszcze przy pomocy Artura stworzyliśmy pierwszy odcinek. Po raz pierwszy widzieliśmy się na platformie YouTube. No. Nie no, błyskawicznie to zleciało. Mieliśmy wtedy troszkę inne koncepcje tego, jak będziemy tworzyć ten kanał, prawda? To w ogóle, to gdzie teraz jest Retrowizja, a to, co nam się wydawało, czym Retrowizja tak naprawdę będzie, są dwa zupełnie inne światy. Może skoro minęły 4 lata, Mariusz, jako że ty teraz grasz główne skrzypce w całym projekcie Retrowizja, opowiedz naszym widzom, czym tak naprawdę Retrowizja stała się przez te 4 lata. Cóż, no przede wszystkim jest to platforma, która zrzesza pasjonatów w różny sposób, za pośrednictwem różnych mediów i jak się okazało przede wszystkim wydarzeń, spotkań na żywo, zrzesza rozmaitych pasjonatów za pośrednictwem również mojej pracy, która bardzo płynnie łączy się z wizją kanału, jak również no, chodzi mi o to, by to, co tworzymy na kanale, było rzeczą mniej ogólną, a bardziej, no nie bójmy się powiedzieć tego słowa, hermetyczną, wyselekcjonowaną dla odbiorców, którzy są kompetentni i już dosyć mocno znerdziali, gdzie nie trzeba im tłumaczyć podstaw i wiedzą, o czym się mówi. To, co powiedziałeś, to tak, to jest dokładnie, to jest mega w punkt. Bo to, co na początku zaczynaliśmy robić, to wyszło nam po chwili, że to jest typowa masówka i nie chcemy tego robić. Wtedy Mariusz zdecydował się na dosyć hermetyczny, nerdy content, co wiadomo ogranicza docelową grupę odbiorców. Natomiast ci odbiorcy, kiedy już są, to są bardzo wierni i oddani fani, którzy często współtworzą ten kanał i content. Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że nam też nie chodziło o to, żeby ten rozrost kanału był raptowny, żeby puchnąć strasznie, jeżeli chodzi o odbiorców. I tym bardziej jestem zadowolony z tego, że w tym momencie też osoby, które są no, zdecydowanie bardziej medialne, popularne, polecają naszą skromną Retrowizję. I to też przekłada się na to, że tak malutki kanalik ma już te ponad 1200 subskrybentów, w związku z tym to jest bardzo dużo jak na nasze oczekiwania i przybywa cały czas ludzi, którzy dobrze nam życzą, co niezmiernie nas cieszy, bo jest to oczywiście motor do działań. Szczególnie, że to nie jest tak, że my się widzimy od filmu do filmu i za każdym razem patrzymy, jak wygląda nasze profile społecznościowe na YouTubie. Nie, to tak nie wygląda. Bo głównie to widzimy się na żywo, a przy okazji to, co nagramy, to potem omawiamy znowu przy okazji pracy lub wydarzeń, no bo gry wideo to nasze życie, a nie tylko występowanie od czasu do czasu przed kamerą. Warto zauważyć, że przy okazji Retrowizji, rozwoju Retrowizji przez te 4 lata powstał niesamowity system naczyń połączonych. Bo to jest tak, Retrowizja, giełda, muzeum, cykliczne spotkania z naszymi widzami, to tworzenie społeczności, która dzieli wspólną pasję, to jest to, do czego przez 4 lata bardzo konsekwentnie dążyłeś. I to da się zauważyć, obserwując nawet posty, to co publikowałeś w social mediach. To bardzo konsekwentne działanie, które dało określony efekt. I to, gdzie teraz jest Retrowizja i to, o czym za chwilę Mariusz wam powie, to jest nie dość, że nasze święto, minęły 4 lata. Dodatkowo ten odcinek, który teraz oglądacie, jest setnym odcinkiem na tym kanale. To dodatkowo towarzyszą temu rozmaite eventy. Mariusz? Tak, no zdecydowanie. Nie będzie to dla was zaskoczeniem, co powiem, że znowu jest giełda, bo już teraz to nie jest tak, że giełda była od czasu do czasu, na początku nawet nie była cykliczna, potem zmieniła się w cykliczną comiesięczną. Teraz już robimy 2 giełdy w miesiącu. W związku z tym to już nie jest zaskoczenie, ale kiedyś nie wiadomo było, czy ta inicjatywa się utrzyma. Kiedyś nie było wiadomo nawet, jak to będzie z muzeum, przecież w okresie pandemicznym.
a cały czas trwamy i jesteśmy. Ja przepraszam, ty tak skromnie powiedziałeś, no kolejna giełda, ale moi drodzy, wejdźcie na profil Retrowizji na Facebooku i zobaczcie, co Mariusz przytacha dla was na tą giełdę. Zobaczcie, co tam jest i jakie smaczki, więc takie, ach, taka kolejna giełda, zobaczcie, co tam będzie, a naprawdę nie wątpię, że się tam spotkamy. A jeżeli chodzi o to, co tam będzie, to mimo tego, że ja oczywiście staram się stanąć na wysokości zadania i za każdym razem przynieść wam coś ciekawego, to tutaj też bardzo dziękuję wszystkim moim wystawcom, kolegom, którzy... To już nie jest tak, że oni do mnie piszą i proszą o to, że to ja będę też w tym miesiącu. Oni piszą wtedy, kiedy nie będą, bo są już praktycznie zawsze. I to jest znacząca różnica. Znacząca. Ponieważ wtedy czuć tę wspólnotę i konsolidację sceny. Nie tylko warszawskiej, co bardzo mnie cieszy. Poza tym jeszcze w związku z tym, że będzie to rocznicowe wydarzenie, to powstała bardzo fajna knajpa na mapie Warszawy, na Marszałkowskiej 64, pub dla graczy pod nazwą Chaos, gdzie również miałem tam przyjemność współtworzyć strefę retro, nad którą mam patronat. W związku z tym tam spotkamy się po giełdzie w sobotę o 15.30, giełda jak zwykle od 10 do 14. Muszę się po prostu spakować, żeby tam dojść, bo to jest bardzo blisko, ale to trochę logistyka mi zajmuje czasu. I potem znowu będziemy mieli spotkanie, gdzie omówimy nie tylko to, że już 4 lata i że mamy nowe miejsca, które z nami tworzą wydarzenia i tworzymy coraz większą wspólnotę, ale też będziemy mówić o nowych planach, gdzie mogę wam tak pokazać rąbek tej tajemnicy, którą bardzo bym nie chciał, żeby to tajemnicą było jak najdłużej. Chciałbym to jak najszybciej zrealizować, bo chodzi mi ten pomysł po głowie już ze 2 lata, przyznam. A chodzi konkretnie o to, żeby zrobić duże wydarzenie tyczące się Zeldy, zabrać wszystkie Zeldy, jakie mam w kolekcji. Czyli wszystkie. No cóż, tak się złożyło. Natomiast chodzi mi o to, żeby to było wydarzenie profilowane i poparte też prelekcjami, opisem historycznym. W związku z tym jeszcze nie wiem dokładnie, jaką formę obierze. Między innymi na spotkaniu w Chaosie będziemy omawiali te kwestie. Będą tam organizatorzy wydarzeń nie tylko warszawskich, bo zobaczymy jeszcze, jaka ostateczna forma tego eventu będzie miała miejsce. Czy będzie w Warszawie, czy będzie może objazdowa, czy może będzie w Krakowie, zobaczymy. Jest dużo różnych opcji. Natomiast przyznam, że bardzo mi na tym zależy. Bardzo się tym też stresuję, bo logistycznie to jest duże wyzwanie, żeby te wszystkie gry wziąć. Merytorycznie jest to duże wyzwanie, bo trzeba sobie to wszystko poukładać w głowie. Jak gram, no nie tylko w Zeldę, tak? To troszkę nie jest tak jak chociażby w scenie fighterowej, że tam się niekoniecznie gra w gry, tam się gra w grę albo w serię. Ja jestem takim bardziej omni-retro graczem, konsolowym zdecydowanie bardziej, ale to nie jest tak, że gram od początku do końca tylko we wszystkie części Zeldy i w każdej chwili mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mogę odpowiedzieć na sporo, ale nie na wszystkie. W związku z tym, jeżeli miałbym to zrobić porządnie, no to wymaga to bardzo dobrego przygotowania, co mnie cieszy, bo lubię takie rzeczy i mam nadzieję, że się uda. No, ci z was, którzy znają Mariusza, wiedzą, że jeżeli bardzo na czymś ci zależy, to konsekwentnie dotkniesz swego. Także ten pomysł do realizacji zapewne jest jeden krok. Więcej szczegółów na pewno wkrótce będzie ujawniane na social mediach. A póki co zapraszamy was na najbliższą giełdę, która odbędzie się. Odbędzie się już 10 lutego, 10-11. 10 oczywiście jak zwykle będzie więcej wystawców, w związku z tym serdecznie zapraszam, potem na afterek. Co jak zwykle godne przypomnienia, bo to też jest kwestia elementu rozwojowego, że jeżeli chodzi o muzeum, no to już od dawna muzeum nie działa tylko w weekendy, tylko działa nieustannie, z wyjątkiem poniedziałków, a jeżeli chodzi o weekendy, to szczególnie w soboty warto przyjść, no bo od 10 do 20 można grać, więc jest to 10 godzin zabawy. Jest to oczywiście inicjatywa łączona razem z giełdą, w związku z tym wzajemnie się te dwie rzeczy wspierają. Dlatego no, soboty są takim naszym oczkiem w głowie, a szczególnie ta sobota. Przyznam, że mnie to bardzo cieszy, że udało się dobrnąć do tego momentu i jak zwykle będę chciał podkreślić to, że
to, że rzadko widzicie Marka, nie oznacza, że Marek się nie udziela. Marek robi bardzo dużo, tylko nawet teraz, jak nagrywaliśmy film, to może, może ja tutaj nie będę siedział, tylko cię będę nagrywał, ty będziesz odpowiadał na pytania. Marek jest człowiekiem skromnym, aczkolwiek bardzo efektywnym. W związku z tym cieszę się, że jednak siedzi tutaj. Jestem zawsze z Mariuszem duchem, ciałem staram się być jak najczęściej, kiedy tylko mogę, to pomagam. Oczywiście główne skrzypce w retrowizji w tej chwili gra Mariusz, no bo gdzie moje skromne kompetencje niedzielnego gracza z dużą pasją, aczkolwiek no mimo wszystko niedzielnego, do tego wszystkiego, co tutaj można zaobserwować. Moi drodzy, minęły 4 lata, ja życzę Mariuszowi, Wam, sobie, retrowizji przynajmniej kolejnych 4. 8, 16 razem dalszego rozwoju. Mariusz, bardzo serdecznie Ci gratuluję. Bo to, co zrobiłeś, to jest wspaniałe. Wam też gratuluję. Widzimy się w sobotę, widzimy się w weekend, widzimy się na afterze. Trzymajcie się. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.